Cześć, witam w specjalnym odcinku Blueberry Bowl. Dziś teletygodnik 10 lat później 3. To już kolejny teletygodnik 10 lat później, bo znalazł się kolejny numer sprzed 10 lat, tym razem numer 17 z 2014 roku. A że na początku tego tygodnia przeglądałem numer 17 z 2024 roku, tak więc zdarzyła się okazja, żeby przeglądnąć ten numer dokładnie po 10 latach i tradycyjnie już porównać go z bieżącym numerem. Tak więc dziś przeglądnę numer 17 z 2014 roku. A teraz czas rzucić okiem na okładkę. Na tej okładce papież Jan Paweł II, nasz święty, jak będą przebiegać uroczystości kanonizacyjne, kompletny przewodnik po programach o Ojcu Świętym, a także sami swoi, jak powstała kultowa komedia o kargulach i pawlakach, a także na dobre i na złe, czy Lena zajmie się sparaliżowanym mężem, a także podróże Jana Pawła II do Polski. Kulisy studia papieskiego w TV wspomina Iwona Szymala. Także ważne rady dla podróżujących do Rzymu. Tak wygląda ta okładka, teraz czas rzucić okiem co w środku. Na początek ludzie, ciekawostki, wydarzenia i Focus TV, edukacja na okrągło. Od poniedziałku 28 kwietnia w naziemnej telewizji cyfrowej zagości nowy kanał Focus TV. Cała rodzina z pewnością znajdzie coś dla siebie w bogatej ofercie programów. Będzie pasmo dla dzieci i młodzieży, gdzie zobaczymy m.in. bajki w oryginale po angielsku, które pomogą szybko nauczyć się języka. Dla kobiet przygotowano poradniki od macierzyństwa przez zdrowie i urodę po kwestie związane z prowadzeniem domu. Pasmo dla mężczyzn składa się z programów kryminalnych czy filmów o sportach ekstremalnych. Ponadto każdy wieczór poświęcony jest innemu zagadnieniu. Na początek poniedziałki z historią oraz filmy przyrodnicze Dzika Planeta. Wtorki to dokumenty z cyklu wydarzenia, które zmieniły świat. Środy przybliżą zagadnienia związane z człowiekiem. Czwartki to programy o ekologii oraz ekożywności, a w cyklu Mocne Piątki zobaczymy szokujące obrazy pokazujące trudno dostępne utajnione zjawiska społeczne demaskujące wstydliwe tajemnice. Na soboty przygotowano sylwetki znanych osób, które wpisały się w historię i kulturę. Z kolei w niedzielę premiery najlepszych pełnometrażowych filmów dokumentalnych. Bezpłatny kanał, który w przystępny sposób przekazuje wiedzę, znajdziemy także w większości sieci kablowych. Teraz seriale i Baron 24, kusicielka na stacji. Przeżywająca kryzys wieku średniego Sylwia Baron Izabela Kuna postanowi poprawić sobie humor i dlatego odezwie się do swojej koleżanki sprzed lat Gabrysi Trzaskalskiej, Violetta Kołakowska. Kiedy zadzwoni do swojej przyjaciółki z młodości i zaproponuje jej spotkanie, Gabi zareaguje bardzo entuzjastycznie. Dwie godziny później będzie już na stacji benzynowej Baronów. Jednak niespecjalnie pozwoli wygadać się łamanej Sylwii, bo jak się okaże, sama ma mnóstwo do powiedzenia. Niedawno odeszła od chorobliwie zazdrosnego męża, który tylko spał i chrapał. I nawet terapia małżeńska nie pomogła. Teraz ma już chłopaka rajdowca i zresztą nie tylko jego. Matiego Michał Meyer również ku wściekłości Pauli Weronika Humaj zacznie kokietować. Trzaskalska nie umieszka pochwalić się Sylwii, że ostrzyknęła sobie kontur ust i bruzdy na czole. Matiemu zaś powie, że dla gibkości trenuje jogę i zna wszystkie sekrety kamasutry. I pomyśleć, że to tylko początek atrakcji, jakie rodzinie Baronów zafunduje Gabrysia. Nowy odcinek tego serialu można było obejrzeć w piątek 25 kwietnia 2014 roku o godzinie 20:40 w TVP2. Ciąg dalszy seriali i premiera Spartacus – Wojna Potępionych. Lekceważeni przez Rzymian niewolnicy rozbijają kolejne legiony. Spartacus staje na czele sił, które mogą zagrozić istnieniu całego imperium. Nowy sezon serialu to opowieść o zmaganiach na śmierć i życie ogromnych armii. Rzymianie uważają, że niebo wali im się na głowy. Pogardzeni, maltretowani niewolnicy, zwani mówiącymi narzędziami, robią odwet na swoich ciemiężycielach. W trzecim sezonie oglądamy Spartacusa Liam McIntyre jako wodza i polityka. Sława zwycięstw, jakie odniósł nad regularną armią, sprawia, że dołączają do niego także wolni ludzie niezadowoleni z padających witali porządków, ale wciąż dowodzi różnorodnie, zwykle słabo uzbrojonymi i niezdyscyplinowanymi tłumami, a przeciw sobie ma najlepszych żołnierzy ówczesnego świata. Musi godzić swoich ambitnych wodzów, hamować niewolników spragnionych krwawego odwetu, myśleć o zaopatrzeniu w żywność i szukaniu sojuszników. W dniach próby Spartacus okaże się przywódcą wielkiego formatu, nie tylko mistrzem sztuk walki. Przeciwko powstańcom staje jeden z najbogatszych ludzi Rzymu, wybitny polityk i przezorny wódz Marek Crassus, Simon Marcellus.
W swoich działaniach przywraca dyscyplinę, stosując m.in. decymację, czyli skazując na śmierć co 10. losowo wybranego żołnierza, bo legionista powinien jego zdaniem bardziej bać się dowódcy niż przeciwnika. Twórcy serialu musieli nieco uprościć dzieje tej wojny, dlatego zrezygnowali m.in. z opowieści o wyprawie Spartakusa na północ. Wood chciał wyprowadzić swoich ludzi za Alpy, gdzie byliby wolni i bezpieczni. W serialu wypadki szybciej zbliżają do finałowego starcia, w którym obie strony walczą o wszystko. Rozmach serialowej bitwy robi wrażenie. W historii wiemy, jak tragiczny był los Spartakusa, ale jego powstanie zachwiało nieludzkim systemem, przeraziło Rzymian i zmusiło ich do stopniowej zmiany traktowania niewolników. Premiera trzeciego sezonu tego serialu odbyła się 27 kwietnia o godzinie 22.15 w TV Puls. Teraz czas na premiery kinowe i niesamowity Spider-Man 2. Znakomita, trzymająca w napięciu opowieść o przygodach człowieka pająka, który musi pokonać aż trzech wrogów. Andrew Garfield znowu przekonuje nas, że bycie Spider-Manem to świetna zabawa. Człowiek-pająk po raz pierwszy wkradł się na szklany ekran w 1977 roku, był nim Nicholas Hammond w serii The Amazing Spider-Man. Długo miał twarz Tobeya Maguire z trylogii Sama Raimiego. Teraz zaś już po raz drugi przychodzi do nas z sympatyczną buzią Andrew Garfielda, chłopca, który zaistniał dzięki roli granego w sporze o Facebook obrazie The Social Network Davida Finchera. Tak sympatycznie i niewinnie, delikatnie wyglądający dzieciak może być super bohaterem? Otóż może. Ta rola otworzyła mnie na przygodę, jaką jest czysta fantastyka, mówi całkiem poważnie Garfield. Sam Peter Parker, bez lateksowego kombinezonu, zwykły nastolatek, był przecież przez wiele lat obiektem drwin rówieśników. Jaka misja tym razem czeka młodego człowieka o dwóch twarzach, jednej sekretnej dla wtajemniczonej, drugiej dla całej reszty? Pewne jest jedno, nasz pajączek zachwystuje się życiem stróża sprawiedliwości, miasto go podziwia, ludzie ubóstwiają, nic nie sprawia takiej radości jak skakanie między drapaczami chmur i spotykanie się ze śliczną Gwen, Emma Stone. Jej umierającemu ojcu Dennis Leary obiecał wprawdzie, że w ramach dbania o bezpieczeństwo ukochanej będzie się trzymał od niej z daleka, to by jednak wierzył nastolatkowi z głową w chmurach. Zwykłe życie bez maski to nie jedyne utrapienie. Bycie nadzieją i ostatnią deską ratunku dla mieszkańców miasta też ma ciemne strony. Każdego dnia budzę się i wiem, że im więcej ludzi ocalę, tym więcej narobię sobie wrogów. I że w końcu nadejdzie czas, gdy zmierzę się z silniejszymi ode mnie, których nie zdołam pokonać. Mówi do nas z ekranu Piotruś Pająk. My zaś powoli przekonujemy się, jak bardzo miał rację. Przychodzi mu bowiem stawić czoło nie jednemu, lecz trzem wrogom. Pierwszym jest niedoceniony pracownik Oscorp Max Dillon, Jamie Foxx, zmieniający się w samym środku Times Square, wmiotającego iskrami Elektro. Możecie być pewni, ma powody nienawidzić Spidermana, który zresztą pierwsze starcie z nim wygra. Elektro zaś odesłany zostanie do ośrodka badawczego. Drugi to stary kumpel Petera, Harry Kane Dehan. Nowy właściciel firmy Oscorp, powołanej do życia przez jego ojca Normana Osborna alias Zielonego Goblina. Pod pozorem badań naukowych pracować nad lekarstwem z pajęczego jadu. On to pomoże odzyskać wolność Elektro. Jest też trzeci złoczyńca Rhino, Paul Giamatti. Czy piekielna trójka zjednoczy siły, by, powiada Elektro, wkrótce każdy w tym mieście dowiedział się, jak się żyje bez mocy, bez litości i bez Spidermana. Herosi zza krat komiksów Marvela sięgnęli po nieśmiertelność, ani na chwilę nie nudząc się szefom wielkich wytwórni. Przeciwnie, żyją nowym, lepszym życiem, wspierani efektami specjalnymi generowanymi w najlepszych studiach grafiki komputerowej na świecie. Tu to Sony Pictures Imageworks Inc., gwarantujące pierwszorzędne kino dla złaknionych, mocnych wrażeń. Rola głównych Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Damien Hahn, Sally Field i Paul Giamatti, a w dubbingu Marcin Bosak Spider-Man, Marcin Hitznar Harry, Wojciech Waszkowski Elektro i Monika Dryl Gwen. Ten film miał premierę 25 kwietnia 2014 roku. Kolejna z premier to Medicus. Zapraszamy na wizualnie piękną, dopracowaną w każdym szczególe sprzyjającą refleksji ekranizację bestselleru Noah Gordona. Medicus to opowieść o tęsknocie za prawdą, która okazuje się silniejsza od lęku oraz o marzeniu, które wbrew zdrowemu rozsądkowi i wszelkiemu prawdopodobieństwu pozwala do niej dotrzeć. Anglia, XI wiek. Oto na naszych oczach Rob Cole przygląda się śmierci mamy. Co ciekawe, gdy ostateczny koniec się zbliża, czas staje w miejscu. Rap Tam Payne czuje zaś coś, z czego nikt inny nie zdaje sobie sprawy. Dotyk, może oddech śmierci. Od tej pory będzie go czuł zawsze. Jako sierota znajduje schronienie u boku wędrownego znachora Stellan Skarsgård.
Lecz spotkanie z żydowskim lekarzem rozbudza w nim tęsknotę za zgłębianiem tajników medycyny i podróżą do odległego o tysiące mil Isfahanu, gdzie naucza słynny geniusz średniowiecza Avicenna, Ben Kingsley. Cole robi wszystko, by rozpocząć studia, dokonuje samoobrzezania, daje żydowskiego chłopca. Czy nauka w świecie tak różnym od starej dobrej Anglii pomoże mu dotrzeć do prawdy o ciele i nękających go chorobach? Polecamy. Dla głównych Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgård, Oliver Martinez, Emma Rigby, Elias Mabarek, Michael Gibson, Stanley Townsend, Akram Curry i Adam Thomas Wright. I ten film miał swoją premierę 25 kwietnia 2014 roku. Teraz ciąg dalszy premier Kino i Imigrantka. Ta historia mogła się wydarzyć naprawdę. Ewa Cybulska, bohaterka nastrojowej, miejscami wstrząsającej imigrantki, żyła w czasach prohibicji, jednakże dziewczyn takich jak ona z całą pewnością i dziś nie brak. Jest rok 1921. W spowitym mrokiem pomieszczeniu tulą się do siebie dwie siostry, Ewa i Magda, Angela Safrian. Obie mówią po polsku. Marion Cotillard, grająca Ewę, należy wybaczyć kaleczenie naszego języka, jest bowiem znakomita w roli spłoszonej, niewinnej imigrantki, która na obczyźnie czuje się nadal niepewnie. No właśnie, niepewnie. Co właściwie dwie przerażone Polki robią na pokładzie statku zawijającego do portu w Nowym Jorku? Ich rodzice zostali zastrzeleni przez żołnierzy, one zaś, znając jeszcze do niedawna szare Katowice, wypłynęły do owianej mitami krainy, by zakosztować w niej życia wolnego od strachu i materialnych trosk. Ewa zna angielski, rozumie więc od razu, o co chodzi, gdy podczas selekcji oficer mówi, że chora na gruźlicę Magda musi zostać na Ellis Island. Gorzej, sama Ewa zostaje podejrzana o niemoralne zachowanie na statku. To wierutna bzdura. Jej zejście na ląd staje więc także pod znakiem zapytania. W dodatku podani w dokumentach imigracyjnych ciocia i wujek, którzy mieli na siostry czekać, nie przychodzą. Zjawia się za to elegant meloniku Bruno, Joaquin Phoenix, który obiecuje wydostać Ewę na ląd. Proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, gdy ów dobroczyńca zabiera ją do nędznej, dzielonej przez liczne panny kamienicy, której mieszkanki pod pozorem pracy w teatrze prawiają nierząd. Osoby zaangażowane w działalność organizacji walczących z handlem kobietami kiwają tu pewnie smutno głowami. Nam wypada zaś przyznać, że to dopiero początek przygód Polki, która takiego piekła w raju na ziemi chyba się nie spodziewała. Wkrótce w jej życiu pojawi się zresztą jeszcze jeden mężczyzna, magik Orlando Jeremy Renner. Uwaga, o rolę Ewy ubiegała się Weronika Rosati, jej kandydatura jednakże została odrzucona, uznano bowiem, że jest za mało polska. Cieszymy się, że test na polskość zdała Cotillard. Oglądanie jej to duża przyjemność. Rola głównych: Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner, Dagmara Dominczyk, Maja Wampuszyc, Elena Solovey, Jackie Sheen, Ilya Volok, Angela Safrian. I ten film miał swoją premierę 24 kwietnia 2014 roku. Czas teraz na hity tygodnia, seriale i dla porównania, co było emitowane w 2014 roku. Chociażby można było zobaczyć jeszcze 8 sezon serialu Rancho, a także 11 sezon Ojca Mateusza. Poza tym w TVP1 była emitowana jeszcze Moda na sukces. A teraz na piątek i Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, Joanna Szokalska i Maciej Zakliczyński, trenerzy i terapeuci. Na parkiecie są tu same indywidualności, ale taniec towarzyski wymaga współpracy z partnerem. Nie ma mowy o solowych popisach, to nie jest łatwe, przyznają zgodnie choreografowie show. A kolejny odcinek nowej edycji programu Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, można było obejrzeć w piątek 25 kwietnia o 25 w Polsacie. A teraz na sobotę i twoja twarz brzmi znajomo, Katarzyna Skrzynecka. Najbliżej mi do Tiny Turner. Cieszę się, że mogłam zaśpiewać różnymi głosami. Dla mnie jako wokalistki była to fantastyczna szkoła śpiewu, mówi Katarzyna Skrzynecka, która tuż przed finałem prowadzi konkursowej punktacji. Tak, w pierwszej edycji twoja twarz brzmi znajomo, Katarzyna Skrzynecka wystąpiła jako Tina Turner, Louis Armstrong, Pink, Madonna i Shakira. Nowy odcinek w pierwszej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo można było obejrzeć w sobotę 26 kwietnia 2014 roku o 22:05 w Polsacie.
teraz na niedzielę mszę świętą kanonizacyjną. Ogłoszenie nowych świętych na placu świętego Piotra w Rzymie w obecności setek tysięcy zgromadzonych pielgrzymów z różnych części świata papież Franciszek ogłosi świętym swojego poprzednika Jana Pawła II. Poprzez akt kanonizacji papież zostanie uznany za osobą godną kultu publicznego w Kościele Powszechnym. Mszę kanonizacyjną papieża Jana Pawła II można było obejrzeć w niedzielę 27 kwietnia 2014 roku o 10 w TVP1. Teraz na wtorek i Hell's Kitchen, piekielna kuchnia, Piotr Ślusarz i Dariusz Kuźniak, pomocnicy diabła. Niedawno walczyli przeciwko sobie o zwycięstwo i tytuł najlepszego kucharza w pierwszej edycji programu Top Chef. Choć nie udało im się go zdobyć, ich kulinarny talent został doceniony. Teraz zjednoczyli siły, są asystentami szefa piekielnej kuchni Wojciecha Podesta. Amaro, mamy oko na każdego, zgodnie przyznają Piotr Ślusarz i Dariusz Kuźniak, asystenci piekielnego Wojciecha Modesta Amaro. A kolejny odcinek programu Hell's Kitchen, piekielna kuchnia, można było obejrzeć we wtorek 29 kwietnia 2014 roku o 25 w Polsacie. A teraz na czwartek. I tu bije serce Europy. Artyści na Podzamczu. Widowisko z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prowadzący Maciej Kurzajewski sprawdzi wiedzę aktorów, sportowców, muzyków i polityków na temat Polski i Unii Europejskiej w serii zabawnych pytań. Ich zmaganiom towarzyszyć będą występy gwiazd, m.in. zespołów Phil i Zakopower. To widowisko można było obejrzeć w czwartek 1 maja 2014 roku o 21.30 w TVP1. A teraz czas na teleopinię, czyli dział, którego już dawno nie ma w teletygodniu i krzywym okiem w TV obejrzał Stefan Friedman. Nareszcie serial, który nie tylko spełnia ważną rolę społeczną, misyjną, ale porusza światowe problemy ważności zasobów energetycznych. To właśnie o ropę biją się i giną nie tylko jednostki. Odkrycia złóż nafty spowodowały tyle samo pożytku, ile nieszczęść. Wspomnijmy tu choćby film Olbrzym z Jamesem Deanem. Epicka opowieść o rodzinie nafciarzy Benedict, aż poleje się krew, z Danielem Day-Lewisem. Nam na razie musi wystarczyć nasz produkt, taki bardziej z łupków, Baron 24, co sprytniejsi na pewno wyczaili w tytule zabawny żart. Jak nie, to pomogę. OM, czyli olej napędowy. Po prostu olej to potęga. A także czytelnicy krótko o... Genialny serial. Na łamach teletygodnia chciałam podziękować TVP2 za emisję Sherlocka. Serial jest genialny. Od początku do końca przepełniony jest aurą tajemniczości. Najmocniejszymi punktami są Sherlock, Moriarty i Watson. Kiedy TVP2 emituje czwarty sezon przygód najsłynniejszego detektywa świata? Od redakcji TVP2 zakupiła 3 serie Sherlocka. Ich emisja zakończy się na początku maja. Czyli kiedy dwójka pokaże kolejną serię? Na razie nie wiadomo. Najlepsza rozrywka. Chciałbym podzielić się opinią na temat The Voice of Poland. To bardzo dobry program muzyczny dla osób w różnym wieku. Moja babcia ogląda go i na pewno będzie oglądać. Ja oczywiście też od samego początku. Obecnie The Voice to według mnie najlepszy program rozrywkowy. Najlepsi trenerzy, najlepsze głosy i najlepsi prowadzący. Gratulacje. Piekielna kuchnia. Szanowna telewizjo, kopiowanie takich programów jak Piekielna kuchnia to jakiś koszmar. Pan Amaro to kopia gburowatego Gordona Ramsaya. Jak można tak zachowywać się przed kamerami, używać takiego słownictwa, odnosząc się do młodych ludzi, którzy chcą fajnie i smacznie gotować? Czy tu naprawdę chodzi tylko o oglądalność i kasę? Dziwię się tylko pani Ewie Wachowicz. Taka osoba, tak subtelna, kulturalna, inteligentna, pracuje z takim facetem. Przecież ten program oglądają też młodzi ludzie i czasem też dzieci. Jakie modele zachowań telewizja lansuje, pokazując takie programy? Wstyd, nigdy więcej tego nie obejrzę. Co innego, super serial Ojciec Mateusz, zaczerpnięty z włoskiego serialu, a co inne, takie coś. Na koniec jeszcze, specjalnie na teletygodnia, Ilona Łebkowska i felieton o naszym Ojcu Świętym. Na koniec porównanie kanałów. W 2014 roku TVP1, TVP2, Polsat, TVN, Polsat i TVN7. I dokładnie 10 lat temu jest taki sam układ na tych pierwszych stronach. A dalej już troszkę zmian nastąpiło, bo mamy tutaj TVP regionalną, która teraz jest TVP3, później TVP Polonia, TV4, Puls 2. Tutaj był TVP seriale, tutaj TVP rozrywka, do tego TTV, ale kino, Polsat 2, Kino Polska, AXN, Kanal Plus i HBO.
Tutaj układ bardzo podobny. Właściwie jest niewiele zmian. Zaraz może trochę o zmianach. Jest tutaj program kanału TCM, który w 2015 roku zmienił się w TNT, a później w 2021 roku w Warner TV, który jest emitowany do tej pory. Oprócz tego wśród kanałów sportowych jest N-Sport, który w 2022 roku zmienił nazwę na Kanal Plus Sport 5. Oprócz tego mamy Polsat Sport News, który kilka dni temu, 26 kwietnia, zmienił nazwę na Polsat Sport 3. Oraz kanał Polsat Sport, który też od 26 kwietnia 2024 roku znany jest pod nazwą Polsat Sport 1. Oprócz tego Kuchnia Plus to teraz od 2021 roku kanał Plus Kuchnia. Superstacja w 2021 roku zmieniła się w Wydarzenia 24. Natomiast dwa kanały, których programy tutaj w 2014 roku były drukowane, czyli ATM Rozrywka oraz Universal Channel, zakończyły swoją emisję. ATM Rozrywka w 2021 roku, a Universal Channel w 2017 roku. Teraz ostatni rzut oka na tę okładkę. Tak by wyglądał przegląd tego numeru Teletygodnia, to dokładnie po 10 latach. No i trochę zaskoczeń jest, ale wydaje mi się, z każdym tym Teletygodnikiem 10 lat później tych zaskoczeń jest coraz mniej, bo zbliżamy się do bardziej współczesnych czasów, bo ten pierwszy, pamiętam, był z 2011 roku i porównując to do 2021 roku, to była jakaś taka duża przepaść. Później był z 2013 roku, ta przepaść już była mniejsza, teraz jest 2014 rok i już trochę tych zmian tutaj wprowadzono, które do tej pory są obecne w tym wydaniu Teletygodnia, więc takich tych zaskoczeń trochę nie ma. Chociaż próbowałem w tym wydaniu znaleźć coś takiego, właśnie co było albo nowe, albo coś, o czym w ogóle nie pamiętam do tej pory, że takie coś było emitowane, mimo że minęło tylko 10 lat. Więc chociażby taki serial Baron 24, nigdy o tym serialu nie słyszałem, naprawdę nigdy. Nigdy go nie widziałem, nie wiem kto tam występował. Tutaj przybliżyłem sobie choć trochę tą fabułę, choć do końca dalej nie wiem z tego jednego opisu, o czym właściwie był ten serial. Długo on był emitowany. Wydaje się, że chyba w 2014 roku były emitowane raczej premierowe odcinki tego serialu, niepowtórkowe. I nawet Stefan Friedman swoim krzywym okiem zauważył ten serial, a ja jakoś wcześniej o nim nie słyszałem. Oprócz tego, dokładnie 10 lat temu wystartował Focus TV. O tym kanale słyszałem, czasami o nim wspominam, gdy mówię o programach z kategorii hity dokument. Czasami ten Focus gdzieś tam się pojawia. Wiem, że to taki kanał dostępny na ziemnej telewizji, gdzie można obejrzeć różne filmy właśnie dokumentalne, przyrodnicze, historyczne, czyli wszystko można tam właściwie znaleźć. W 2014 roku, gdy ten kanał startował, to właśnie miał tematyczne dni, że poszczególne dni dla różnych grup o jakiejś tam określonej porze pewnie, można było znaleźć konkretne programy. Oprócz tego na premierę na kanale TV Puls miał serial Spartacus, o którym gdzieś tam słyszałem, ale nigdy go wcześniej nie widziałem, ale jakoś tematy historyczne, no nie do końca moja bajka, jakoś nudzą mnie seriale historyczne i często przy nich przysypiam, więc pewnie i z tym Spartacusem byłoby podobnie. Oprócz tego wtedy jeszcze w Teletygodniu dość dużo pisano o premierach kinowych. Teraz zdarzają się od czasu do czasu, ale bardzo rzadko, więc można było w 2014 roku obejrzeć chociażby niesamowitego Spidermana 2. I to jest film, który widziałem, ale na pewno nie w kinie, tylko później gdzieś tam na Polsacie. Wiem, że te wszystkie filmy z Marvela były tak jeden po drugim emitowane, więc dwójkę tego Spidermana na pewno widziałem. A jeżeli chodzi o pozostałe dwa filmy, no to niestety o nich wcześniej nie słyszałem ani Medicus, ani Imigrantka, choć wydaje się z tych opisów, że może warto by było nawet po tych 10 latach je obejrzeć. Oprócz tego rzuciłem okiem na strony z serialami, bo to jest ciekawe zobaczyć, co 10 lat temu było emitowane. Oczywiście są tam seriale, które do tej pory są emitowane, czyli chociażby Klan, czy M jak Miłość, czy Na Wspólnej, no ale na przykład jeszcze Rancho było wtedy emitowane, 8 sezon tego serialu. Ojciec Mateusz, który nadal jest emitowany, tam był dopiero 11 sezon, teraz jest chyba 30, albo 31 chyba sezon tego serialu, że ten serial rzeczywiście okazał się wielkim hitem. I oprócz tego tutaj jeszcze można było zobaczyć Modę na sukces, która wydaje mi się, że końcem 2014 roku zniknęła z anteny TVP1. Oprócz tego można było tutaj przeczytać
o programie Dancing with the Stars, Taniec z Gwiazdami, i wydaje mi się, że 2014 rok to będzie pierwsza edycja po powrocie, czyli to będzie, licząc według numeracji razem z tymi edycjami TVN-u, no to 14 edycja Tańca z Gwiazdami, którą, jak dobrze mi się wydaje, wygrała Aneta Zając z Pierwszej Miłości, a partnerował jej chyba Stefano Terracino, o ile się nie mylę. Za tym można było przeczytać wywiad z Katarzyną Skrzynecką, jak się później okazało, zwyciężczynią pierwszej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo. No i 10 lat później Katarzynę Skrzynecką nadal można oglądać w tym programie jako uczestniczkę, no bo obecnie emitowana jest 20. edycja tego programu Najlepsi, gdzie właśnie najlepsi z najlepszych, w tym Katarzyna Skrzynecka z pierwszej edycji, jeszcze raz wcielają się w znane twarze. Niektóre twarze nawet są odwzorowywane jako wehikuł czasu, więc można było zobaczyć chociażby ten zwycięski, podwójny występ jako Sarah Brightman i Andrea Bocelli, Katarzyny Skrzyneckiej z pierwszej edycji, tyle że w nowej aranżacji. No i program ma się już powoli ku końcowi, więc niedługo właśnie poznamy tego najlepszego z najlepszych. A tutaj właśnie pisano to jako nowym programie, nowej edycji, której pierwszy sezon wtedy miał swoją premierę. No i oprócz tego można było zobaczyć mszę kanonizacyjną i właściwie to jest ten powód, dlaczego ta gazeta przetrwała 10 lat. Prawdopodobnie wyrzuciłbym ją, ale z racji tego, że to było właśnie takie specjalne wydanie z okazji kanonizacji Jana Pawła II, ten numer gdzieś właśnie w archiwum przetrwał i dlatego mogę go teraz po tych 10 latach przeglądnąć. Oprócz tego też była tutaj zapowiedź programu Hell's Kitchen, Piekielna Kuchnia, i wydaje mi się, że ten piąty sezon, o którym tutaj napisano, był ostatni, w którym pojawiał się Wojciech Modest Amaro, bo później zastąpił go Michał Bryś, a później program w ogóle zniknął z anteny. Niedawno wrócił z Mateuszem Gesslerem, ale ponownie zniknął, więc póki co nie ma tego programu w emisji, a jedna z czytelniczek była wielce oburzona tym programem, jak można zachowywać się tak w programie telewizyjnym. Taka jest konwencja tego programu i nikt się wiele nie obrażał na to, że ktoś na niego krzyczał. No jasne, te krzyki może były trochę przesadne, no ale taki jest format. I uczestnicy, godząc się na udział w tym programie, wiedzieli, że prowadzący, szef, będzie na nich krzyczał, ich poniżał, no bo takie były zasady tego programu. I oprócz tego jeszcze był koncert, czy właściwie widowisko, z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, i teraz z okazji 20-lecia też będzie właśnie podobny koncert. Może nie będzie jakiegoś quizu, ale też zorganizowany zostanie podobny koncert. Więc tak by to mniej więcej wyglądało. Jeszcze jedno może porównanie, bo zapisałem sobie. W 2014 roku był program 73 stacji, a w 2024 88 stacji. I właśnie jeszcze ten format. Tak się wydaje, że ta gazeta się nie zmienia przez te lata. Ale jednak, ile ta gazeta była większa? Ale prawdę mówiąc, źle się ją przegląda. Ona jest jakaś taka, o, nie wiem co się z nią dzieje. Jest taka zaśliska jakaś, że do tego formatu już się przyzwyczaiłem, bo od jakiegoś czasu jest. On jest taki kompaktowy, lepiej go trzymać w ręce. Ten był stanowczo za duży, choć zdarzał się chyba jeszcze większy trochę format, że ten już taki troszkę mniejszy jest od tych z 2011 roku. No, chodziło o to, żeby ten program był bardziej przestronny, no a teraz stawia się na to, żeby gazeta po prostu się lepiej czytało. Choć tak z perspektywy lat wydaje się, że Teletydzień się w ogóle wiele nie zmienił, a jednak okazuje się, że zmiana przynajmniej w formacie jest całkiem spora, a i też w tych treściach też jest trochę zmian. Oczywiście doszły całkiem nowe działy, chociażby VOD, ale w 2014 roku jeszcze platformy streamingowe nie były aż tak bardzo popularne, więc o tym nie pisano. Dopiero za czasów pandemii zaczęto pisać o produkcjach VOD i teraz one zajmują swoje stałe miejsce. No i teraz w tych nowych wydaniach często jest napisane, że coś jest premierą, a tutaj trochę trzeba było się domyślać, co jest premierową emisją, a co jest powtórką. Więc tak by wyglądał przegląd Teletygodnia po 10 latach. To jest takie fajne zobaczyć, jak zmieniła się ta sama gazeta w ciągu 10 lat i przypomnieć sobie niektóre programy, o których właśnie, no mimo że to minęło tylko 10 lat, czy aż 10 lat, się w ogóle już nie pamięta, jak udało się kilka takich programów znaleźć, o których mimo że minęło tylko 10 lat, w ogóle nie pamiętałem. W tym specjalnym odcinku to by było wszystko. Do zobaczenia.